Kurs zaawansowany w Formule MBA jest to propozycja dla doświadczonych przedsiębiorców. Jego modułowa struktura pozwoli Tobie dopasować tematy zajęć do własnych potrzeb. Na Azbiro Nieruchomości warto studiować, ponieważ spotkasz tutaj wielu specjalistów i wiele osób, które robią coś niesamowitego i tylko w tym miejscu tak naprawdę mówią o tym. Otwarcie, dzielą się, możesz zyskać mega wsparcie na każdym etapie. Cześć, witam Was po przerwie. Tym razem ja przejąłem pałeczkę po Robercie. Robercie. A ze mną kolejny gość, Iwona Jazbyk. Cześć, Iwonka. Cześć, cześć Bartku. No właśnie, Iwonka już live idzie u mnie również na kanale prywatnym. Iwonka tutaj wspominała, że tak, znamy się długo, no jak tylko pewnie jesteśmy obydwoje w Azbiro. No z 5 lat będzie. Sześć albo nawet. No może albo będzie lepiej. 6. Tak. Iwonka zajmuje się w Azbiro wyjazdami biznesowymi i takimi ogólnie eventami, czyli szkoleniami poza tutaj właśnie uczelnią. Zjazdami takimi tak, standardowymi. Czyli jakieś eventy w górach, tak? Na kajakach na przykład nad Integracje Azbirowe. Ale nie tylko w Polsce, bo również zagraniczne. Tak, tak. Sam miałem przyjemność uczestniczyć w kilku takich wyjazdach, gdzie dowiadywaliśmy się, jak prowadzić biznes w innych krajach. Mhm. Powiesz coś więcej na ten temat? Jasne, od paru lat organizujemy właśnie wyjazdy z cyklu Poznaj biznes za granicą, gdzie spotykamy się z lokalnymi przedsiębiorcami z różnych krajów, z prawnikami, księgowymi, wiadomo, przedsiębiorcami, którzy nam mogą powiedzieć o tym, jak wygląda taki biznes lokalnie, bo czasami nie polecamy korzystania z informacji z internetu. Tak. Czasami one są błędne albo po prostu są niepełne i wiele osób może popełnić błędy w wchodzeniu na rynki zagraniczne. Naszym celem jest poznanie tego rynku trochę od środka, dopytanie, dowiedzenie się, jak w naszej branży, jak w naszych usługach działa się na danym rynku. W zeszłym roku między innymi byliśmy w Norwegii. To jest bardzo ciekawy rynek, bardzo dobrze dochodowy. Natomiast wiadomo, są kruczki prawne, które fajnie byłoby, żeby je wiedzieć wcześniej, żeby nie popełnić błędów. Tak samo jak byliśmy w zeszłym roku w Rumunii. Na tym samym to wszystko polegało, czy jedziemy, mamy konferencję, 1-2 dni, gdzie spotykamy się z lokalnymi przedsiębiorcami, specjalistami z takich branż i dopytujemy, jak wygląda prowadzenie biznesu na lokalnym rynku i jak wygląda współpraca polsko-rumuńska na przykład, tak? Bo wiadomo, że te różnice nie tylko prawne czy księgowe ale są. Kulturowe. Ale kulturowe są. Nagle się okazuje, że inaczej się pracuje z Norwegami, inaczej z Niemcami, inaczej z Rumunami, inaczej z Włochami, a totalnie inna bajka, już nie mówię o Chinach czy Japonii. Tak, więc nie tylko te aspekty prawno-księgowe, ale też kulturowe. Z naszymi czeskimi sąsiadami również, bo ja właśnie na pierwszym takim wyjeździe, który robiliście, byłem właśnie z Wami w Czechach, gdzie, tak jak powiedziałaś, dowiedziałem się dużo ciekawych rzeczy, które faktycznie były pomijane w internecie, bo były i osoby od spraw księgowych, które opowiadały o tym, jak czym przepisy różnią się w Polsce, a czym w Czechach. Jak to zrobić, żeby to było dobrze, jak chociażby, gdy towar przekracza granicę, no niby jesteśmy w Unii, tak, nie mamy granic, ale ten towar, wszystkie dokumenty muszą być odpowiednio zrobione. Czego wymagają Czesi, czego wymagają Polacy, niby Unia, a nie tak do końca to wszystko działa, jakby się nam mogło wydawać i często te informacje są pomijane. Tak, ale po prostu są niepełne na internecie, dlatego warto się spotkać z księgowymi prawnikami na miejscu, którzy są w stanie wyjaśnić takie kruczki, szczegóły, żeby po prostu nie popełniać błędów i one nie kosztowały miliony albo tysiące złotych, tylko żeby na tym zarabiać. Po to prowadzimy biznes za granicą. Ale żeby nie było, że to jest tylko wyjazd zagraniczny i siedzenie w sali konferencyjnej i uczenie się o przepisach, o podatkach, prawach celnych, czy właśnie kulturze, jak rozmawiać z tymi ludźmi. Tam również mamy kilka dni na zwiedzanie zazwyczaj.
Tak. I wtedy poznajemy dogłębnie kulturę danego miejsca. Tak, no jak już jedziemy na 1-2 dni na konferencję, to oczywiście spotykamy się, znaczy zwiedzamy miasto, zwiedzamy kraj, odwiedzamy czasami różne firmy, fabryki, więc zazwyczaj te wyjazdy takie poznaj biznes w danym kraju trwają 4-5 dni, czasami tydzień, w zależności od kierunku. Okej. Nie skupiacie się na jakimś jednym miejscu, bo podróżujecie po całym świecie. Nie miałem okazji być z wami w Australii, w Ameryce, ale w Azji za zbiór byłem, z czego się cieszę. W Europie też byłem w kilku miejscach. Mm-hmm. A ostatnie wyjazdy, które mieliście? Peru? Tak, właśnie. To jest taka przede wszystkim, że nie powtarzamy kierunków. Jeden wyjazd, jeden kraj. I co roku staramy się przedstawić nową ofertę ciekawych wyjazdów biznesowych. Miesiąc temu wróciliśmy z Peru. To był wyjazd bardziej turystyczno-trekkingowy, aktywny, ponieważ studenci, a z biuro nasi przedsiębiorcy też chcieli zobaczyć inny region świata i pojechaliśmy właśnie do Peru. 2 tygodnie, cudowny wyjazd, aktywny. Też oczywiście to nie było tak, że to nie był wyjazd biznesowy, bo byli sami przedsiębiorcy, więc wiadomo, że przy śniadaniu, przy obiedzie, przy kawie, cały czas o biznesie i to było najlepsze, że był ten czas, żeby się zintegrować i lepiej się poznać. Okej. Najbliższe wyjazdy, które planujecie w tej chwili? Najbliższe wyjazdy. Płyniemy promem do Szwecji. Mhm. 10-14 lipca. Czyli jeżeli ktoś by się zapisać i poznać, jak wygląda biznes w Szwecji, to gdzie może znaleźć informacje? Na naszej stronie azbiuro.pl, zakładka wyjazdy. Tam są szczegóły, informacje, również miejsce, gdzie można się zarejestrować. Rejestracja jeszcze będzie trwała 2 tygodnie, więc zapraszamy. Wyświetla się link w tej chwili, tak? Tak. Do wyjazdów? Okej, okay. Będzie 10-14 lipca jedziemy do Szwecji, następnie odbędzie się Business Camp, nasza taka kultowa impreza w górach, czyli taki kurs podstawowy w pigułce, czyli... No właśnie szerzej o Business Campie, co tam się właśnie, dzieje? Właśnie, Business Camp. Zaprosiliśmy około 15-16 ciekawych przedsiębiorców, którzy podzielą się swoją wiedzą, odbędą się warsztaty z Mastermind, będą warsztaty biznesowe i takie... warsztaty właśnie biznesowe z Zbyszkiem Dzideczkiem. Mhm. Między innymi będą bardzo ciekawe warsztaty. Tak. Będą warsztaty z publicznego przemawiania. Mhm. No i również wielu innych ciekawych przedsiębiorców, którzy jakby zrobią ten pierwszy wstęp do prowadzenia firmy. Business Camp jest dla osób, które planują rozpocząć działalność albo prowadzą i chcą dowiedzieć się w krótkim okresie czasu. Jak to robić, albo jak nie popełniać głupich błędów, bo też będziemy mieli taką sesję Fuck Up Story. Wyjazd jest ciekawy, będzie w Bieszczadach, tak? Bieszczady, więc zawsze mamy... Byłem rok temu, polecam, więc na pewno warto się wybrać, jeżeli myślicie szczególnie o zakładaniu biznesu lub jesteście gdzieś na początku drogi biznesowej, to... Tak, to jeżeli macie czas wolny, wakacje, zapraszamy rodziny, wszystkich, którzy są chętni. Bo tam jest również możliwość przyjazdu z dziećmi. Jest możliwość. W tym roku nie będziemy tam mieli może zbiraków, w sensie takim, że programu dla dzieciaków, ale jak najbardziej teren jest zielony, można grać w piłkę, jest basen. Jak najbardziej dzieciaki też uczestniczą u nas w zajęciach już. Więc bardzo się z tego cieszymy, że młodzi ludzie też siedzą na zajęciach i wchłaniają wiedzę przedsiębiorczą. Zapraszamy 28 lipca do 4 sierpnia. W Bieszczadach, dokładnie miejscowość Bystra. Okej, a powiedz mi, kolejne wyjazdy już na jesień planujecie? Tak, mamy kolejny ciekawy wyjazd, Kanadę ze Stanami. To jest 1-14 września, lecimy do Toronto, tam mamy spotkanie biznesowe, następnie Niagara, czyli też będzie takie połączenie trochę biznesu, trochę zwiedzania. Następnie mamy, ponieważ tam jesteśmy, to warto coś zobaczyć, więc mamy tak trasę, że może będzie aktywnie, ale też spotkamy się z ciekawymi ludźmi, między innymi odwiedzimy Williama Danko, autora sekretów amerykańskich milionerów. Będziemy w Bostonie, tam będzie taki networking biznesowy z amerykańskimi przedsiębiorcami startupowymi i technicznymi. Mhm. I oczywiście taki smaczek to oczywiście Tad Witkowicz. Jasne. Lecimy do Tada, będziemy mieli z nim cały dzień i zobaczymy też miejscu, w którym on pracuje i robi swoje biznesy. I kończymy całą trasę w Nowym Jorku, więc bardzo intensywnie, nie ma nudy na moich wyjazdach. Super, więc słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani wyjazdami biznesowymi Azbiro, to niedługo Szwecja,
później tak. Business Camp i jesienią Kanada i Stany. Zapraszamy do zapisu. Jeżeli macie pytania, to kierujcie pytania do Iwonki. Iwonka wam o wszystkim powie. Co, Iwonko, to dziękuję bardzo. Ja bardzo dziękuję za wywiad. Dzięki bardzo.